Dzień dobry, nasz kolejny gość, pan Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao. Chciałem pana zapytać, na prezentacji mówił pan o cyklach Kiczyna. Jakie główne wnioski wynikają z analizy tego cyklu, przełożenia tego na indeks WIG? Cykl odkryty 100 lat temu przez brytyjskiego statystyka w danych amerykańskich, XIX-wiecznych brytyjskich, który de facto odpowiada za to, co na rynku akcji nazywamy falami Hossy i Bessy. Średnia długość 40 miesięcy, czasami krócej, czasami dłużej. No, ten cykl, gdyby tą długość 40 miesięcy potraktować dosłownie, sugeruje, że jesteśmy w fazie spowolnienia, której końca należałoby oczekiwać w połowie przyszłego roku. Różnej maści wskaźniki wyprzedzające układają się w obraz dosyć łagodnego spowolnienia. To znaczy, jeśli popatrzymy na, nie wiem, na zmiany kursu złotego, czy na generalnie cały zestaw różnej maści wskaźników wyprzedzających, to żaden z nich właśnie nie pokazuje katastrofy gospodarczej a la 2008 rok. Trochę jedną z zasad, które na giełdzie są jakby bardzo ważne, to jest zasada zmienności, która powoduje, że rzadko jest tak jak ostatnio. Łatwo to wytłumaczyć. Wszyscy pamiętają katastrofę wywołaną bankructwem Lehman Brothers, łącznie z politykami. No i widać w Europie ostatnią mobilizację, ustawianie linii obrony, prawda, gromadzenie setek i tysięcy miliardów euro na potencjalną obronę przed kryzysem. Tam jest to widomy sygnał, że tym razem kryzys nie przyjmie takiej drastycznej formy. Zresztą jak popatrzymy na ostatnie dane, czy to z naszej gospodarki, produkcja jakoś nie chce się załamać. Od 2 miesięcy dynamika PKB wyraźnie przyspiesza. To samo ze Stanów. Dane za trzeci kwartał pokazały stabilizację dynamiki rocznej wzrostu gospodarczego. Katastrofa jakoś powoli nie nadchodzi. W związku z tym ja wyciągam z tego wniosek, że spowolnienie gospodarcze, w ramach którego jesteśmy, pokaże się łagodne. W związku z tym odpowiadać mu będzie łagodna forma Bessy. Wyobrażam sobie jako rodzaj trójkąta, który zdominuje większą część przyszłego roku, po czym stopniowo przejdzie w Hossę, która w 2014 roku, na początku 2014 roku, wyniesie WIG na historyczne poziomy historycznych szczytów powyżej 2007 roku. Oczywiście do tego potrzebny jest jeden warunek, czyli złagodzenie polityki pieniężnej przez RPP, a do tego potrzebny jest spadek tempa inflacji. No właśnie, powiedział pan o RPP, że jeszcze niedawno spodziewał się pan szybszego początku obniżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Teraz pan trochę zmienił zdanie. Dlaczego? No mamy tutaj pewien paradoks. Skoro spowolnienie jest łagodne, to znaczy dezinflacja nie będzie galopująca, w związku z tym Rada nie będzie mogła obniżyć stóp. Czyli jeśli ostatnie dobre dane z gospodarki zapowiadają znowu impuls wzrostowy w gospodarce, to prawdopodobnie przełoży się to na ponowne ożywienie trendów cenowych, co znowu oddali perspektywę obniżki stóp Rady Polityki Pieniężnej, czyli znowu nie będzie mógł być spełniony warunek konieczny do Hossy. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się na naszej giełdzie, żeby Hossa na rynku akcji zaczęła się bez wcześniejszej obniżki stóp ze strony Rady. A więc mamy tu pewien paradoks. Dopóki nie będzie źle, to nie będzie mogło być dobrze. No ja zakładam, że taka dynamika wyprodukuje jakiegoś rodzaju trend boczny, kiedy okres kilka miesięcy lepszych danych będzie produkować wzrost jakichś trendów inflacyjnych, co oddalać będzie perspektywę obniżki stóp, co wywoływać będzie spadek cen akcji, co z kolei będzie pobudzać, zwiększać perspektywę czy prawdopodobieństwo obniżek stóp. Tak bym sobie wyobrażał. Oczywiście pozostaje cała kwestia kryzysu strefy euro. Według pesymistów na razie
mamy posprzątaną, nazwijmy to, Grecję. To jest odpowiednikiem uratowania przez Fed w marcu 2008 roku banku Bear Stearns, ale za pół roku po Bear Stearns mamy, czyli za pół roku będziemy mieli Lehman Brothers. No i można sobie tutaj w Europie typować kraje, które będą w stosunku do Grecji tym, czym Lehman Brothers w stosunku do Bear Stearns. Ja tu jestem większym optymistą, tak jak mówiłem, zasada zmienności sugeruje, że przestraszeni wizją powtórki z 2008 roku politycy zadbają o to, żeby teraz ta katastrofa nie nastąpiła. W związku z tym wyprodukują w latach 2013-2014 kolejny impuls inflacyjny, który znajdzie odzwierciedlenie i na rynkach akcji, i na rynkach surowców. Katastrofa nadejdzie w takim scenariuszu dopiero w 2014 roku, kiedy Fed zgodnie z ostatnimi obietnicami, że do połowy 2013 roku nie podniesie stóp, zacznie to robić. Czyli zacznie sprzedawać aktywa, które teraz skupował w ramach quantitative easing, i zacznie podnosić stopy. Wtedy otrzymamy sytuację dokładnie taką samą jak w 1994 roku, kiedy my staliśmy po akcję Banku Śląskiego, a tymczasem Fed przygotowywał się do rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych z ówczesnego powojennego minimum. W ciągu roku Fed podniósł stopy z 3 na 6%, inicjując zasysanie kapitału z rynków wschodzących do centrum, a no i w ciągu następnych 7 lat mieliśmy kryzysy finansowe w większości rynków wschodzących. Najpierw Meksyk w 1994, potem Azja Południowo-Wschodnia w 1997, potem Rosja w 1998 i Argentyna w 2001 roku. Cała nadzieja w tym, że do tego czasu nasz kraj zostanie przekwalifikowany z grupy rynków wschodzących do grupy rynków rozwiniętych. W związku z tym ten ewentualny, ta fala cofania się kapitału z powrotem do centrów finansowych, do krajów rozwiniętych nas nie dosięgnie w takim jakiś bardzo drastyczny sposób. Ta pesymistyczna perspektywa jest dosyć odległa, bo to rok 2014. Tymczasem mówił Pan, że w perspektywie krótkoterminowej będzie dosyć dobry moment do kupowania akcji. Kiedy Pana zdaniem ten moment nastąpi? A na razie zachowanie rynków jest w dużej mierze kopią tego, co działo się latem zeszłego roku, kiedy Grecja wypłynęła po raz pierwszy, trzymając się tej analogii, czy też odwołując się do zachowania rynków, nie wiem, po kryzysie rosyjskim. Obstawiałbym, że listopad przyniesie korektę tego odbicia październikowego, czyli próbowałbym szukać WIG-u 20 przynajmniej na poziomie 2300 pod koniec listopada i tam kupowałbym akcje w oczekiwaniu najpierw na rajd świętego Mikołaja, a do wiosny na powrót cen akcji do strefy 2700, 2800 dla WIG-u 20, czyli skasowanie całej tej letniej paniki.